No i przeglądałem, moi drodzy, filmik ten pod tytułem Jestem oszołomem i teraz w domu. Mi się teraz wgrywa i zauważyłem, że on się kończy pauzą, a dalszy ciąg tego filmiku, moi drodzy, był puszek zbieraniem. Tam z tego rowu 12 puszek wyciągnąłem i jeszcze coś opowiadałem o tym etacie, moi drodzy, i o tym życiu, żeby go przeżyć i że deszczek na mnie pada, i że pogoda, i że kocham życie, i że przeżywam tą pogodę, ten wiaterek i tak dalej, ale niestety nacisnąłem przycisk stop zamiast pauza wtedy i filmik się mi jakby zakończył nagle. A teraz piję moją kawkę popołudniową w domu. Tam jest plan marketingowy firmy LR. Plan marketingowy. To będziemy na kanale Robert Kusiak oglądać i tam opowiadał będę Wam o możliwościach różnych. Także wybaczcie mi, że tak się mi nagrało. Po prostu byłem zasłuchany w to, co mówię i nacisnąłem inny przycisk w telefonie. I teraz to przeszkadzam mojej żonie, bo siedzi w pokoju sobie przy komputerze. A ja oglądałem filmik i właśnie zauważyłem, że jest przerwany. Tam dalej, jak już mówiłem, zbierałem puszki do torby, takie 12 puszek. No i że jest 7-groszówka każda puszka i że ich jest 12 i tyle. Miłego popołudnia Wam życzę. U mnie filmiki naturalne. Nieudawane, nie reżyserowane, takie normalne. No i przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem tym filmem, ale tak no, wyraziłem swoje zdanie, panowie i panie, o tym etacie i o tym, że życie należy przeżyć, a nie przeżyć pełnię życia, a nie tylko od pierwszego do pierwszego, nie tylko, żeby to, wiecie, tak przekulać, żeby było, ale żeby coś z tego życia wycisnąć, prawda? Jestem oszołomem, uzupełnienie, nazwiemy ten filmik i smacznej popołudniowej kawki Wam życzę. Zapraszam na kanał Bastek Recykling, najczystszy warsztat na polskim YouTubie, moi drodzy. Zapraszam też na kanał Ostatni Samuraj. Może linki umieszczę pod tym filmem do Bastka i do Samuraja, co? No, także jeszcze raz przepraszam, że tak się urwał filmik. Nagle na pauzie i wszystkiego dobrego. O, brudny palec, przepraszam. O, teraz czysty, wszystkiego dobrego. Ja przystępuję do mojej kawki na spokojnie. Do zobaczenia.